Dzień dobry, godzina 9, proszę Państwa, i te leżące barierki tutaj przy ulicy Krapkowickiej jasno wskazują, że już niebawem, być może za kilkadziesiąt minut, być może w ciągu godziny czy dwóch, ten fragment ulicy Krapkowickiej zostanie zamknięty. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy dzisiaj przy tym wiadukcie, który będzie remontowany i przez najbliższe miesiące nastąpi tutaj bardzo poważna zmiana organizacji ruchu, to znaczy w ulicę Krapkowicką od strony ulicy Spychalskiego nie będzie można wjechać, jak i właśnie od strony Krapkowickiej prowadzącej od samych Krapkowic, ale zaraz do tego wrócimy. Remont wiaduktu, jak Państwo wiedzą, miasto już w 2020 roku podpisało umowę z PLK PKP na to, by wyremontować ten obiekt, niestety mający wiele, wiele lat i, jak sami kierowcy mówią, będący wąskim gardłem, jeśli chodzi o przejazd przez miasto. Ten wiadukt zmieni się nie do opisania. Jego konstrukcja absolutnie będzie nowa, to jedno, ale najważniejsze, sama jezdnia tutaj będzie miała szerokość 7 metrów. Samochody będą mogły spokojnie jechać, będzie trasa rowerowa, będą chodniki, a ponadto przede wszystkim, jeśli chodzi o głębokość tego miejsca. W tej chwili tylko, jak Państwo widzą na znaku, 2 metry 10 centymetrów. To jest wysokość samochodów, które mogą tu przejechać. Prawie 5 metrów, 4 metry 70 centymetrów. Ta nawierzchnia zostanie oczywiście odpowiednio ułożona. Będzie to wtedy na takiej głębokości, że każdy właściwie samochód ciężarowy poradzi sobie z przejazdem tutaj. Te roboty potrwają najbliższych kilka, być może nawet kilkanaście miesięcy i co najważniejsze, wracam do tej organizacji ruchu. Jak Państwo teraz widzą na naszym obrazku, jeśli Państwo jadą z centrum Opola od ulicy Wrocławskiej, czy też od ulicy Spychalskiego tutaj na rondzie, niestety skręcenie w ulicę Krapkowicką będzie niemożliwe. To oznacza, że trzeba będzie kierować się w stronę ulicy Niemodlińskiej i w stronę ulicy Wojska Polskiego i później także Pruszkowskiej. Natomiast jadąc z drugiej strony, ci, którzy wjeżdżają do miasta od samych Krapkowic, jadą długą Krapkowicką i później obok stacji benzynowej zjeżdżają właśnie tu, w tę część ulicy Krapkowickiej, też ona będzie zamknięta. I teraz trzeba będzie przejechać, tak jak Państwo widzą na obrazku, właśnie tu, ulicą Pruszkowską, kierować się w stronę ulicy bądź Wojska Polskiego, bądź też ulicy Niemodlińskiej, wyjeżdżając tutaj od strony ulicy Pruszkowskiej. Więc to są te najważniejsze zmiany w organizacji ruchu, która nastąpi już dzisiaj. Uczulamy kierowców, bo już widać elementy konstrukcyjne, które są przygotowane. Po drugiej stronie, Państwo tego teraz nie widzą, jest już ciężki sprzęt, który tam stoi i rozpoczną się tutaj prace i potrwają one, tak jak mówiłem, wiele, wiele tygodni, a może miesięcy. Pamiętajmy o zmianie, nie jechaniu nawykowym na pamięć, tylko o konieczności zmiany organizacji ruchu. Szczegóły także znajdą Państwo na naszym portalu, łącznie z mapką komunikacyjną, jak należy się poruszać w tej części Opola.